Stanowisko organizacji społecznych, organizacji pracodawców, jeśli chodzi o kwestie legalizacji pobytu, skupia się na kilku elementach. Po pierwsze, nawiązanie dialogu, jeśli chodzi o to, jak te przepisy powinny być skonstruowane w Polsce i w jaki sposób należy ułożyć relacje pomiędzy polskim pracodawcą a cudzoziemskim pracownikiem. O to, czego się domagamy, jeśli chodzi o te przepisy w największym stopniu, to rozluźnienie relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Obecnie ta relacja jest bardzo ściśle związana. Pracownik cudzoziemski dostaje zezwolenie na pracę u konkretnego pracodawcy, na konkretne stanowisko, za konkretnym wynagrodzeniem, na konkretny czas. Wydaje nam się, że ta zależność jest zbyt daleko idąca. Największym problemem w chwili obecnej jest to, że mamy duże kolejki w urzędach, które się nie wyrabiają z przyznawaniem zezwoleń na pracę. Żeby je rozluźnić, proponujemy zmianę systemu. Uważamy, że ten cały system powinien być zelektronifikowany, to znaczy cała obsługa mogłaby się odbywać przez internet. Złożenie wniosku w ten sposób, jak również otrzymanie decyzji przez internet, to by znacznie ten proces usprawniło i byłoby szybsze. I wreszcie ostatnim rzeczą, na której nam zależy, to pokazanie, promowanie dobrych zachowań. To znaczy, żeby ten proces uprościć legalizacji pracy, uważamy, że jeżeli ktoś się sprawdził, pracował w Polsce legalnie przez 2-3 lata, to po tym czasie próby powinien dostawać zezwolenie na pracę na czas nieokreślony.